Roxana Wagiel, matura 2023. Piosenkarka pochwaliła wynikami z czyści ustnej. Roxana Wagiel nigdy nie ukrywała, że edukacja nie jest jej priorytetem. Jeszcze przed przystąpieniem do matury. Gwiazda wspominała, że nie planuje studiować, a przynajmniej w najbliższym czasie nie rozważa podjęcia nauki na uczelni wyższej. Nie czuję takiej presji. Planuję najpierw zdać maturę. Po maturze na pewno zrobię sobie przerwę i nie chcę od razu jeść na studia. Ale nie mówię, że to się nigdy nie wydarzy, tłumaczyła swoja decyzję w wywiadzie dla Plotka. Wokalistka chciała jednak zdać maturę, aby nie zamykać sobie jej w przyszłości i tej ewentualności. Już od pierwszego dnia jej maraton maturalny bacznie śledzili paparazzi, Roxie nie mogła się od nich opędzić nawet w szkole. Roxana Wagiel ma już za sobą większość egzaminów maturalnych. Piosenkarka napisała już część pisemna z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego. Wczoraj nadeszła pora na egzamin ustny z języka angielskiego. Już same przygotowania Roxie Wagiel do matury budziły wielkie emocje w mediach. Fani piosenkarki zastanawiali się, jak ta znajduje czas na naukę, jednocześnie koncertując, nagrywając piosenki oraz randkując z ukochanym. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ostatnia z wymienionych czynności miała największy wpływ na sukces nastolatki. Kevin Mgley, choć urodził się w Warszawie, przez spora część swojej kariery producenckiej miał do czynienia z osobami z przeróżnych krajów. Dzięki temu jego znajomość języka angielskiego stała się imponująca. Bez wątpienia. Pomoc partnerce w przygotowaniach do matury z języka obcego nie stanowiła dla niego najmniejszego problemu. Roxana Wagiel wczoraj zdawała maturę ustną z języka angielskiego. Piosenkarka zaraz po egzaminie wrzuciła do sieci zdjęcie przedstawiające jej stylizację. Tym razem ekspertka od etykiety oraz ubioru, Irena Kamińska-Radomska, nie zdecydowała się na komentarz. Być może uznała, że zestaw wybrany przez wokalistkę nie zawiera bledów. Dużo ważniejszy niż wygląd jest jednak wynik egzaminu. A tym Roxie Wagiel może się poszczycić. Piosenkarka z egzaminu ustnego z języka angielskiego uzyskała maksymalną liczbę punktów, czyli 100%. Ustny angielski zdany na 100%. Jak wam poszło, napisała Roxie na Instagramie. Serdecznie gratulujemy.